Zobaczcie tutaj, no i fantastyczna koszulka. Woo! Czy będziecie grać w Lego? Właśnie się tak zastanawiam, bo na poprzednim filmie, wcześniejszym, ze zwiastunem Lego zdania były podzielone, a tutaj jak się pojawił gameplay, no to już zobaczcie, to jest po prostu genialne! Masz małego... Znowu ten cały komentarz? To nie Forza Horizon 4, tylko Minecraft Forza Mod. Dobrze wspomniałeś o mnie. Wszystko klockuje. Mam bardzo ciekawe informacje. Wczoraj był stream twórców Forza Horizon 4 i dowiedziałem się o nowym dodatku bardzo dużo z tego streama. Wejście na... Valley chyba się czyta. Znajduje się w tym miejscu mapy i będziemy mogli sobie tam po prostu przejść tak samo jak na Fortune Island w Forza Horizon 4 i tak samo jak na pozostałe inne dodatki w Forza Horizon 3. To chyba jest oczywiste, tylko będziemy mieli w tym miejscu. Tam sobie przechodzimy i zaczynamy naszą zabawę. Muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię studio Playground Games, bo słuchają graczy tego, czego gracze chcą, wydają ten dodatek, który faktycznie był zaplanowany, nie? Ale też dają takie różne ciekawe poprawki związane z tą grą. Czyli na przykład poprawili bardzo multiplayer, dzięki czemu już tak nie będziemy się między sobą rozbijać i tak dalej, tych zmian jest bardzo dużo. No i na przykład dodają cały czas to nowe samochody jak Rimac Concept 2, który będzie zajebistym wozem, już go można było sobie testować na jednym evencie. I niezależnie od tego, od tych wszystkich poprawek, nowości, nowych samochodów, został opublikowany, zaplanowany DLC razem we współpracy z LEGO Champions. I teraz właśnie, propos LEGO Champions. Kiedy wejdziecie sobie na stronę LEGO, to zobaczycie, że mamy tutaj samochody, które już widzieliśmy we zwiastunie i w gameplayu. Czyli mamy tutaj Mini Coopera, mamy Ferrari F40, tak? I mamy jeszcze, no, McLarena Senna. Aha, McLaren Senna, to jest tutaj, nie? No i to jest bardzo ciekawe, bo zobaczcie, mamy tutaj też inne samochody, tak jak McLaren 720S, czy Mercedes AMG GT3, czy Porsche 911, jakąś wyścigówkę, Porsche 919 Hybrid, tak, Forda Fiesta, Bugatti Chirona z klocków LEGO, więc bardzo prawdopodobne, że te pojazdy pojawią się później w grze, albo będą jakieś do zdobycia. Ale propos zdobywania, na ostatnim odcinku, gdzie patrzyliśmy sobie ten gameplay, nie? Gdzie mówiłem, że może będzie można budować samochody, czy ten dom. Jeśli chodzi o samochody, wydaje mi się, że ich nie będzie można budować, z tego co zrozumiałem z tego streama. Będzie można je jakoś sobie zdobywać. Natomiast jeśli chodzi o dom, o ten nasz dom garaż, to będzie można go budować, ale nie tak, że dostajemy klocki do ręki czy tam myszką będziemy mogli sobie ten dom jakoś budować w specyficzny sposób, tylko dostajemy sobie takie wyzwania. Będziemy mieli chyba 4 grupy wyzwań. Będziemy odblokowywać je w zależności od koloru klocków, czyli na przykład kolor klocka jest żółty, będziemy robić jakieś wyzwania, nie? Kolor klocków jest taki, będziemy sobie, nie wiem, musimy znaleźć jakieś miejsce powiedzmy na świecie i tam pojechać i dostajemy to tego klocka, z którego zbudujemy dom. Natomiast ten dom później przylatuje na śmigłowcu i jest zrzucany w tą strefę, gdzie stoi nasz samochód. No i jakieś dodatkowe rzeczy nam się odblokowują związane z właśnie tą chatą w momencie, kiedy ją sobie upgrade'ujemy, nie? Czyli jakoś sobie tą chatę rozbudowujemy i dostajemy jakieś opcje, jakieś, nie wiem, czy to po prostu wygląd, czy coś dodatkowo, nie mam pojęcia. Pewnie to sobie zobaczymy w najbliższym czasie. W każdym razie tak będzie wyglądało budowanie domu. Sezony. Jak wiemy, w Forza Horizon 4 mamy sezony, czyli jest zima, wiosna, lato i jesień. No i jak będzie śnieg, to w tym świecie LEGO Valley też będzie sobie padał śnieg. Będą te samochody się zaśnieżać. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w ogóle na tych klockach, nie? Jak będzie jesień, to chyba będą liście z drzew spadać, te kwadratowe. Cała mapa nie jest jakoś specjalnie duża,
Jest oczywiście w takiej konwencji LEGO, że po prostu jak sobie otworzymy mapkę, to widać, że to wszystko jest z klocków LEGO, jest takie śmieszne. Natomiast to jest wszystko inwencja twórcza twórców Forza Horizon. Jest to taki miks między światem realnym a światem LEGO. Mamy tam też normalne samochody. A, warto też wspomnieć, że te samochody z klocków LEGO będziemy mogli nimi oczywiście jeździć też w standardowym świecie, nie? Więc jak ktoś będzie je miał, możecie ścigać w tym Ferrari F40 z normalnym Ferrari F40 w jednym wyścigu, tak? No i ten świat będzie takim miksem realnego, powiedzmy, świata z Forzy z tym światem z klocków LEGO, więc jak będziemy sobie gdzieś tam jechać zwykłym asfaltem, nagle możemy wjechać na jakąś taką planszę z, jak ja to mówię, pinami z klocków LEGO, tak? To dosyć normalne na tej mapce. Sama mapka, tak jak wspomniałem, nie jest jakoś specjalnie duża, ale sporo jest tam różnych atrakcji. Twórcy zwracają uwagę na to, że starali się zachować takie zasady LEGO, czyli wszystko jest do siebie prostopadłe, wszystko do siebie pasuje. Też jest to taka po prostu piaskownica, ta cała mapka. Tam możemy dużo rzeczy robić. Jest na przykład tor wyścigowy, jest stadion, gdzie mamy hopki, są jakieś doładowania, że możemy dalej z hopki wyskoczyć. Tego typu sprawy, nie? Wszystko się rozwala, tak jak wjedziemy w jakieś kwiaty, czy tam drzewa i tak dalej, to wszystko się rozwala na drobne klocki, jak ja to mówię, klockuje się na drobne elementy, tak? Bardzo ważne jest też to, że te samochody z klocków LEGO bardzo podobnie prowadzą się do zwykłych samochodów, czyli na przykład McLaren Senna będzie to McLaren Senna ten prawdziwy, McLaren Senna z klocków LEGO będzie to McLaren Senna taki prawdziwy, nie? Nie wiadomo, czy będzie tak, że ten z klocków LEGO będzie wolniejszy, no powinien być wolniejszy, nie? No bo opór aerodynamiczny tych klocków jest większy, Senna jest przecież bardzo wpływowym samochodem. Spoiler, podczas jazdy się rusza, jak hamujemy tak jak w rzeczywistym samochodzie, tutaj w klockach LEGO też ten spoiler będzie ruchomy, na to też warto zwrócić uwagę podczas jazdy, nie? Nie jest to gra o klockach LEGO, tylko jest to dalej Forza, ale w takiej konwencji LEGO, nie? W takiej zabawowej konwencji, gdzie mamy do czynienia z tymi klockami, ale na przykład nie będziemy nic budować z tych klocków. Nie jest to gra o LEGO, nie? Po prostu mają taką akcję wspólną z LEGO i robią sobie taki ciekawy świat. Ja jestem ciekawy, jak będą wyglądały te samochody dodatkowe, jak one będą się prowadziły i jak będą się rozwalały. No i tuning jest ciekawy, prawda? Czy będziemy mogli sobie doczepić do jakiegoś samochodu jakiś dodatkowy spoiler albo karabin maszynowy? Fajne w sumie by było, jakbyśmy mogli zbudować sobie jakiś taki swój samochód, jakiś taki swój pojazd. No ale wtedy dziwnie by to chyba wyglądało, co? I musieliby zrobić jakiś system, który by odpowiadał za ożywienie tych naszych pojazdów. No nie jest to Robocraft, więc te samochody z klocków LEGO są już prebudowane, czyli mamy takie gotowce, którymi możemy jeździć. Z nich odlatują jakieś tam drobne elementy, tak jak z tych prawdziwych samochodów. Może odlecieć tutaj nam zderzak, spoiler chyba też, w zależności od tego, jak mocno w coś tam uderzymy, nie? Jak dla mnie ten dodatek jest dosyć ciekawy. Będziemy sobie go badać na moim streamku w czwartek. Mam nadzieję, że zostanie udostępniony gdzieś przed 19, bo o 19 sobie startujemy na Facebooku, także was zapraszam. No i co? I na razie to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie albo propozycje co do wspólnego grania w ten dodatek, to piszcie w komentarzach. Ja was zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.